Malowanie murala i lęk wysokości to raczej kiepskie duo, ale jakoś dałem radę, chodząc na kolanach, nie patrząc w dół. Mijają 3 lata od czasu, jak namalowałem mural na skrzyżowaniu Romka Strzałkowskiego i Mansfelda, a w sumie nigdy nie powiedziałem o tym, jak go zrobiłem. Więc jeżeli interesuje Was, jak powstają murale, to opowiem Wam o tym na podstawie Jerzyny, bo tak nazwałem ten mural. Dla mnie projektowanie tego, co miałoby się znaleźć na muralu, na ścianie, budowało za dużą presję. Dlatego wybrałem jeden z obrazów, który już był gotowy. Wiedziałem, że chciałem, żeby ten mural był pozytywny, żeby napawał taką pozytywną energią, żeby jego kolory były nasycone. Więc jeden z obrazów świetnie z tym rezonował. Do tego jeszcze był namalowany na naturalnym płótnie, które kolorem swoim przypominało ścianę budynku, w którym znajdowała się moja pracownia, czyli tego, gdzie ten mural powstał. Dlatego padło to dokładnie na ten obraz, który nazywa się Bless. No i cóż, potem jak użyłem prawej półkuli, tej podobno bardziej kreatywnej, później przyszedł etap używania tej lewej, czyli takiej racjonalnej, inżynieryjnej właśnie. Musiałem zastanowić się i wywiedzieć, w jaki sposób to namalować. Mówię wywiedzieć, dlatego że przy tej skali projektów, w sensie logistycznym i materiałowym i tak dalej, potrzebna jest rzeczywiście wiedza i to wiedza osób często doświadczonych, więc faktycznie rozmawiałem z wieloma osobami, które albo dosłownie w branży budowlanej pracują, albo w tej artystycznej obserwowały, jak inne osoby malowały murale. I tak jak planowałem na początku rzucić ten rysunek z projektora wieczorem i tak dalej i pracować z podnośnikiem, tym takim nożycowym, tak okazało się później, że faktycznie lepszym wyjściem będzie ustawienie rusztowania i praca z rusztowania i przenoszenie tego rysunku na zasadzie kratki. To jest taki bardzo klasyczny sposób pracy, już chyba tam Leonardo i inni go stosowali, gdzie rzeczywiście cały ten rysunek pierwotny, projekt dzielimy na serię kwadratów i jakby przenosimy te kwadraty w skali, czyli to, co znajduje się w tym małym kwadraciku tutaj, w sensie wszystkie linie i plamy, przeniesione będą na duży format po prostu w wielkiej skali. Powstaje tylko pytanie, skąd wziąć te kwadraciki na ścianie tak ogromnej? No musisz je na tym narysować albo nanieść. Ja nie chciałem rysować, dlatego że nie wiedziałem, jak na tym tynku będę w stanie się jakby tego pozbyć. Oczywiście jest kreda i inne wyjścia, natomiast ja stwierdziłem, że będę po prostu nabijał gwoździki, okręcał wokół gwoździków dratwę i tą dratwą stworzę całą kratkę, całą tą siatkę na tych 100 metrach kwadratowych, na których ten obraz tworzyłem. Kwadracik do kwadracika daje w końcu jedną wielką całość. Kolejna sprawa, taka inżynieryjno-logistyczna, to jest, ile będziesz potrzebować farby. No tutaj już myślenie jest bardziej rzeczywiście jak malarz ścienny, całą tą powierzchnię na projekcie dzielę na metry kwadratowe, to przekłada się na ilość farby, którą dosłownie na tych metrach kwadratowych trzeba nanieść. Oczywiście jest to wysokiej jakości farba zewnętrzna, bo taka jest potrzebna do tego, żeby ten efekt jakby utrzymał się na murze trochę dłużej. I skoro skaluje się projekt z tego małego na duży, to skalują się też narzędzia. Posługujesz się większymi wałkami, posługujesz się pędzlami, takimi dosłownie ściennymi, bo jeżeli już masz te miejsca, te powierzchnie, które masz do pokrycia, no to faktycznie chcesz je pokrywać jak gdyby proporcjonalnie do wielkości obrazu. No i czas. Jedną z tych rzeczy, które musisz zaplanować, to jest czas. Jak gdyby, w sensie na jakiś czas rozstawiasz rusztowanie, musi przyjechać ekipa i też ustawiasz od razu czas, kiedy złożą to rusztowanie. Musisz mieć pomoc, czy jakby całą logistykę ustawiasz również poprzez czas, który musisz no jakby intuicyjnie albo dosłownie jakby z jakimiś procesami przewidzieć i zaplanować. Do tego jeszcze może Ci pomóc albo przeszkodzić pogoda. No i etap rzemieślnika. To już jest ten etap, który ja nazywam tym właśnie malowaniem takim fizycznym, takim nanoszeniem kolorów, gdzie wchodzisz na rusztowanie, malujesz, schodzisz, wchodzisz, schodzisz, malujesz, wchodzisz, malujesz, schodzisz, malujesz. Jestem się teraz.
na wizji. Wyzwaniem było w tym malowaniu też to, że jakby całe rusztowanie pokryte było tą zieloną siatką taką zabezpieczającą, przez co nie widziałem tego obrazu nawet odchodząc. Było tam jedno takie okienko małe, które mogłem widzieć wychodząc na podwórko do bloku obok. Tam rzeczywiście trochę z tego muralu było widoczne. Natomiast generalnie jest to praca faktycznie taka fizyczna. I tutaj dobrze jest mieć pomoc. Ja akurat miałem pomoc mojego ojca, który jest artystą malarzem, ale teścia, który się również tymi sprawami interesował, interesuje, aspiruje. Więc to były osoby, które rzeczywiście pomogły mi tak naprawdę ten efekt w te 4 dni pracy osiągnąć. Bez nich to by było albo niemożliwe, albo o wiele trudniejsze, albo trwałoby o wiele dłużej. Także bardzo ważne jest, żeby mieć taką pomoc. Dobrze, mural, dzień trzeci, już pokryliśmy większość fioletu, przed buraczek, który pokrywa mój teściu Andrzej, fiolet i splasha, jeszcze robi mój ojciec. No i etap autora. Ja każdą możliwą sytuację wykorzystuję na spotkanie z ludźmi, więc nawet coś takiego jak namalowanie murala opatrzyłem wernisażem czy jego odsłonięciem. Skoro właśnie mural był dla Jeżyc, to zaprosiłem wiele inicjatyw jeżyckich do tego, żeby w tym evencie uczestniczyły. Była moda, była kuchnia, była stylizacja, była muzyka, była naprawdę kilka fajnych inicjatyw, które jak gdyby wypełniły tą przestrzeń parkingu, konkretnie rzecz mówiąc. Do tego, że przyszły osoby z zewnątrz z kolei, które odwiedziły Jeżyce, które to miejsce, nowe miejsce zobaczyły i mówię o nowym miejscu na mapie Poznania, dlatego że rzeczywiście oprócz tego, że faktycznie ten mural znalazł się na mapie murali Poznania, to jeszcze rzeczywiście ten mural pojawia się w mediach społecznościowych, w sensie ludzie wrzucają go na stories, na swoje profile i tak dalej. Więc jak gdyby jest to fajne jest to, że ten mural żyje, że on jak gdyby, ja po to go malowałem na zewnątrz, żeby właśnie on jak gdyby mógł docierać do większej grupy ludzi. To był jeden z najfajniejszych i największy w sensie w skali moich projektów, na pewno największy logistycznie. Poznałem mnóstwo ludzi, współtworzyłem to z grupą ludzi, więc to też było fajne. Jeszcze jedna kwestia. Ten mural zadedykowałem mojej żonie, bo to ona pchnęła mnie do jego zrealizowania. To jest projekt ogromnej skali, więc ważne jest, żeby mieć obok siebie osobę, która jest tak bardzo wspierająca. Jeszcze raz dziękuję.